Halo, halo, cześć, siemanko, z tej strony Tomcia Gracz, a to jest kolejny odcinek z gry Farming Simulator 22 z serii Rolnik z Zielonki i w dzisiejszym odcinku, tak jak widzieliście wcześniej, zajmę się sprzedażami. W tej chwili sobie jadę z samą pszenicą. Mam jeszcze do sprzedaży oczywiście jęczmień, rzepa i marchew. No, marchew, tak jak wam już wcześniej wspominałem, była ostatni sezon u mnie na tej serii. Z tej uprawy tutaj rezygnuję, powiem wam. Oczywiście to, co mam, to sobie tutaj sprzedam. Aczkolwiek, no, ostatni raz tutaj to uprawiałem. Ojejej. Jeszcze kawałek najwidoczniej. O. Tam ogólnie mam jeszcze jedną przyczepę załadowaną, ale to sobie ją podepnę za chwilę. Jak wrócę na gospo. Już ładnie, jak widzieliście, 14,5 tysiąca nawet ponad udało mi się zarobić za ten jeden transport. A jeszcze dzisiaj troszkę do sprzedawania mam. Więc dzisiaj odcineczek jest sprzedażowy, więc i się skupiam właśnie na tym. Jeszcze troszkę będzie trzeba. Kurczę, sobie dyszel przestawiłem. O, dwa glerki. Ło. Spierdzieliłem teraz to cofanie. I znów. O. Ale wiecie co, ja sobie zajadę tą drugą przyczepą przodu, żeby tutaj tak nie manewrować. I zostało mi do załadunku, został mi tutaj jeszcze rzepak. Także teraz to jest w sumie drugi kurs, a jeszcze marchwi mam troszkę do wywiezienia. Tam do załadunku sobie
jak w poprzednim sezonie. Bo nie wyjechałem, no ale to co? Jak w poprzednim sezonie sobie pożyczyłem ładowarkę. No to powiem wam, dzisiaj w tym sezonie będzie naprawdę piękny zarobek. Bo już na koncie mamy ponad 70 tysięcy. Jeszcze troszkę do sprzedaży tutaj mam, więc zarobimy ładnie, co będę mógł sobie tym bądź w następnym sezonie zainwestować w jakąś maszynę. Mogłem tam jechać prosto, to co? To sobie tutaj wjadę. Troszkę cofnę. I będzie ok. Mi trochę zejdzie na ten zawodnik. Czasochłonne, to z czegoś takiego właśnie rezygnuję na tej serii i raczej na innych seriach jest na pewno w tym momencie. Właśnie z powodu zbyt dużego poświęcenia czasu na te uprawy, a jak wiecie dobrze, tutaj gram na singlu, więc
to też troszkę muszę patrzeć. Co na ile potrzebuje czasu? Stawić na kapelę. No to sobie już łyżkę uszykowałem i lecę z kolejnym transportem z góry.
jeszcze kawałek, muszę tu podjechać. I tak jak wam mówiłem na poprzednich odcinkach, w tym sezonie raczej pola nie będę tutaj dokupował, chociaż kasy by mi starczyło. To już raczej będzie przynajmniej przez jakiś czas wyczekam po spełnieniu. Co maszyn? I. Niektóre. Bym chciał. Już powoli.
mocno się na tym stocznym spędziłem. Myślę, że trzeba jeszcze zabrać kursy. I powinien być taki picio. Może 3 kursy będzie wyczerpane.
mógł do ławoleczki przesiąść. Wieszów lewej do przyczepy. Tym kursem z kolejnym już sobie polecę poza. Także co widzowie, dzisiejszy odcinek ja już będę kończył, oczywiście zapraszam na poprzedni, jak i zapraszam na Discorda kanału, link macie w opisie dany, jak zawsze. A my co, a my widzimy się w kolejnym odcinku, także cześć, na razie, hej, cześć.
Trzymajcie się i do zobaczenia.